czekać. Pikniki to nie moja bajka, ale ty baw się dobrze. Chodzi mi po głowie nowy kawałek. Muszę się skupić. Tutaj! Świetnie, że jesteś. Pomożesz mi w gotowaniu. A co pichcisz? Jambalaje. Chodź, zamieszasz mięso. Sojowe. Okej. A to nie Joss miała ci pomagać? Ona już swoje zrobiła. Łap za łyżkę. To wasz rodzinny przepis? Mhm. Cebula, słodka papryka, tymianek. Jeszcze tylko pokroję selera i czosnek. A ty mieszaj tam, mieszaj. No, mieszam. Założę się, że to będzie najlepsza jambalaja w twoim życiu. Jak się trzyma Randy? Dochodzi do siebie. Fizycznie ma jeszcze przed sobą długą drogę, zanim wróci do zdrowia. A psychicznie? Sporo przeżył. To, co zrobił mu Piotruś Pan na swój przewrotny sposób, chyba mu pomogło. Wiem, jak to brzmi. Ale wydaje się taki oczyszczony. Jakoś inaczej wyglądasz niż zwykle. Hmm? Tak normalnie. Swobodnie. Jakbyś się wreszcie wyspał. Chciałem, żebyś mnie zobaczył także w takiej wersji. Szczerze mówiąc, myślałem, że żartujesz z tym wspólnym gotowaniem. Albo że to Joss zrobi wszystko. Co ty? Joss nie ma pojęcia o gotowaniu. A tak serio, to lubię to robić. Ale jakoś dawno nie było okazji. Nie chcę psuć fajnie zapowiadającego się dnia, ale muszę zapytać. Co z Piotrusiem Panem? Pytasz, czy go zabiłem. Później o tym pogadamy, co? Jasne, nie naciskam. Po prostu, wiesz. Wiem. Dobra, wystarczy już tego mieszania. Przynieś mi z kuchni ryż, okej? Robi się. Nie, Randy zawsze był taki, ale to mu na pewno nie pomogło. Wie pani, jego ojciec był trudnym człowiekiem. To samo im powiedziałam, ale oczywiście ta sama śpiewka. Nikogo nie obchodzą problemy dzieciaków z marginesu. Przysięgam, że takie słowa usłyszałam. Myślałam, że się zagotuje. Ach, kiedy będzie można go znowu odwiedzić? To świetnie. Chciałabym mu coś przynieść. On tak lubi muzykę. Tak? Nie, zapamiętam. Proszę mówić. To ja bardzo dziękuję. Naprawdę, bardzo mi pani pomogła. Mhm. Do usłyszenia. Miło, że wpadłeś. Dzięki za zaproszenie. Nie, to ja dziękuję. Świetnie wyglądasz, Joss. Tak myślisz? Dziękuję. Co u Randy'ego? Ciągle w szpitalu. Jeszcze w szoku, ale już z nim lepiej. Nie miałam okazji powiedzieć, jak bardzo jestem ci wdzięczna. To zasługa Rivera. Ja mu tylko pomagałem. Nie wiem jak się odpłacę... Gdyby Randy... Nie jesteś mi niczego winna.
Dziękuję. River jest na podwórku. Nie mógł się już ciebie doczekać. Indyjski. Nieźle. Pomidory do gara. Możesz wrzucić ryż. Jest ryż. Okej, teraz musi się trochę pogotować. Chodź na patio. Siadaj. I weź sobie piwo. Czy co tam chcesz? Miło tu. Wiem. Wszystko wygląda, jakby nigdy nic złego się nie stało. Teraz mi powiesz? Co z Piotrusiem panem? Odwiedziłem go w szpitalu. Dalej leżał w śpiączce? Tak. Gdzieś na krawędzi snu między życiem a śmiercią. Wyglądał jak pusta skorupa. Jeden strzał w głowę i po wszystkim. Dokładnie o tym pomyślałem. Tak łatwo to zrobić. Przyłożyłem mu pistolet do czoła i coś sobie przypomniałem. River? To jak umarli moi rodzice. Nie wiem, czy chcesz tego słuchać. Co się z nimi stało? Mój stary miał farmę, tak jak ojciec Piotrusia pana. Ale gdy zabrali mu interes, rodzicom udało się otworzyć mały sklepik. Mieszkaliśmy nad nim. Któregoś dnia obudził nas hałas. Szukali forsy, ale kasa była pusta, więc wjebali się na górę. Kazali wszystkim klęknąć i pytali mojego ojca, gdzie chowa forsę. Nie chcę wiedzieć, co było dalej. Masz już dość smutnych historii? Nie. Po prostu widzę, że to dla ciebie trudne. Nie musisz teraz do tego wracać. Okej. Może masz rację. Powiedz tylko, co stało się z Piotrusiem. Wycelowałeś w niego i... Zabiłem kilka osób w życiu. Ale nigdy w ten sposób. To by była egzekucja. Wybiegłem stamtąd i obiecałem sobie, że to koniec. To dobrze, ale co teraz? Do policji już nie wrócisz. Myślę o karierze prywatnego detektywa. Zresztą zobaczymy. Wujku, miałeś z nami pograć. Obiecałeś. No dobra, dobra. Chodźmy. Wi, dołącz do nas. A w co gramy, wujku? Zobaczysz. Gramy! Big Trouble in Haywood. Weź swój sprzęt. No i co myślisz? Może być. O, niezła spluwa. Nie ma czasu na podziwianie widoków. Ten drań nie może nam uciec. Kto? O, rany. Wi, pozwól, że ci przedstawię. Kapitan John McLean i porucznik Henry Callahan. Najlepsi gliniarze z naszego wydziału. Lepiej nie wchodź im w drogę. Pracuję sam i nie będę robić dla ciebie wyjątków. Ja też. Znam takich jak wy. Samotne wilki, co? Rebelsi. Prawdziwe utrapienie na komendzie. Tworzą swoje własne reguły. 3 razy mnie zwalniali. Dyscyplinarka. I 2 razy poszedłem na emeryturę.
Za stary na to jestem. Ale jakoś ciągle wracasz. Miasto mnie potrzebuje. Dobra, to co muszę wiedzieć o grze? Miasto przeżarte zbrodnią i korupcją. Bezprawie pleni się na ulicach. My też nie jesteśmy święci. Ciągną się za nami stare grzechy. Ale nie ma nikogo innego, kto śmieliłby się sprzeciwić. El chamo con diablado. On jest najgorszy, ale dzisiaj go dorwiemy. Prawdziwa zakała. Geniusz zbrodni. Okej, zaczynajmy. Dobra, musimy wytropić El chamo con diablado i załatwić po drodze wszystkich jego przytupasów. W końcu odpowie za wszystkie swoje zbrodnie. Mamy wspólny cel, ale gramy jako dwa zespoły. My na dzieciaki. Drużyna z lepszym wynikiem wygrywa. Nie macie szans. Ewi, tylko się nie zagalopuj, okej? To jest ulubiona gra. Okej. Tam jest! Brać go! To miasto jest moje! Nigdy mi go nie odbierzecie! Szybki jest, ale nie ucieknie przed sprawiedliwością. Uważajcie! To jego ludzie! Kiepski refleks! Za dużo pączków. Chyba ty. Nieźle! Oberwał! Oberwał! Dobra, następna runda. Tędy! To musi być ich zapchlona melina. Jedzie z gnilizną moralną na mile. Jest cicho. Za cicho. To ta zatka! Czekali na nas! A masz! Kiepski refleks. Za dużo pączków. Chyba ty. Nieźle. Okej, to już wszyscy. Następnym razem. Musimy być szybsi. Utrudnianie wykonywania obowiązków funkcjonariuszom jest karalne. To już kolejne upomnienie. Spokojnie, panie kapitan, już mnie wlema. Kiepski refleks. Już nie daleko. Za dużo pączków. Callahan, nie szarżuj. Chyba ty. Nie widzę tracić dobrych ludzi. O mnie się nie martw. Załatwiliśmy wszystkich. Ale to jeszcze nie koniec. Ostatnie słowa. Pewnie, dawaj. Uwielbiam te kiczowate suchary na koniec. Wasze ostatnie słowa. O nie, zasadka znowu. To teraz. Obiad. Ale mamo, my już prawie... Dopadniecie go następnym razem. No dobra, przynajmniej wygraliśmy. Jesteśmy najlepsi! Dzięki, że dałeś im wygrać. Świetnie się bawili. Nie, oni serio byli lepsi.
Jedzenie na stole. No i jak wam poszło granie? Super! Skopaliśmy im tyłki. Bandytom? No tak, bandytom też. Zobaczmy, czy smakuje tak dobrze, jak pachnie. O, widać, że zwolnienie ze służby ci służy. River właśnie odkrywa uroki rodzinnego życia. Winiarz nie ma na to czasu, niestety. Ale teraz odbijam sobie te wszystkie lata. Dawno nie widziałam go takiego beztroskiego. A ty, Vi, jak u ciebie wyglądają sprawy rodzinne? Kiedyś byłem nomadą, ale moja rodzina się rozpadła. Wydaje mi się, jakby to było lata temu. Cóż, przywróciłeś mi moją rodzinę i jestem ci za to wdzięczna. Jeśli tak to widzisz, Joss. No, i podobasz się mojemu bratu. Joss? A po co to ukrywać? Pewnie on sam cię prosił, żebyś to powiedziała. Joss, ale chyba nie widzisz we mnie materiału na małżonka, co? Czemu nie? Kto głosuje, że Vi będzie dobrym mężem dla wujka? No to przegłosowane. Kod 1199. Policjant potrzebuje wsparcia. Wybawię cię z opresji. Chodź. Joss, dziękujemy. Dzięki. Zrobiło się naprawdę gorąco. Czego ma się partnera? Byłeś o krok od oglądania albumów ze zdjęciami. To tutaj. Na co patrzymy? Wieża wodna. Dobre miejsce. Dobre na co? Żeby się napić i pogadać. Tędy... Kurwa, znowu się bramka zatrzasnęła. Kiedy się naprawię? Podsadzę cię i otworzysz mi z drugiej strony, okej? Nie trzeba. Okej. Poradziłeś sobie. Okej. No to idziemy. Okolica nie jest taka zła, chociaż pierwszym wrażeniem nie powala. Corpo Plaza to nie jest. Ale da się tu żyć. W mieście są gorsze miejsca do wychowywania dzieciarni. A Randy i jego kłopoty z prawem? Chyba nie wzięły się z powietrza. Racja. Ale Randy wdał się swojego starego. Myślę, że w lepszej dzielnicy też szukałby kłopotów. Podobno to najgorsze miejsce do życia w całych Stanach. Ale lubię ten widok. Uspokaja mnie. To prawda. Znacznie bardziej podoba mi się miejsce, w którym teraz jesteśmy. Z dala od zgiełku miasta. Przypomina mi rodzinne strony. Mam coś dla ciebie. Wow, z jakiej to okazji? Chcę zamknąć pewien etap w swoim życiu. Zbyt wiele wspomnień wiąże się z tą klamką, a tobie będzie dobrze służyć. Dziękuję.
prostu obiecaj, że nie odstrzelisz sobie stopy. Znasz kogoś, kto to zrobił? Mąż Joss po pijaku. Dokładnie w miejscu, w którym stoimy. Czyli to takie wasze specjalne, rodzinne miejsce? No, coś w tym stylu. Czas na wóź program. Napijemy się? Dla mnie coś mocniejszego. No, i to mi się podoba. Za przyjaźń. Za przyjaźń. Masz tego więcej? Skrzynka piwa i dwie butelki whisky spełniają twoje oczekiwania? Okaże się w trakcie. Gościu, czeka nas długa noc i ciężki poranek. Przygotuj wątrobę. Kurwa. Kolonizujemy księżyc, a wciąż nie mamy skutecznego leku na kaca. No, dobrze się wczoraj bawiłem. Ja też, ale muszę zaraz uciekać. Obiecałem Joss, że zawiozę ją do Randy'ego. Nic się nie martw. Możesz dochodzić tu do siebie tak długo, jak chcesz. Dasz radę prowadzić w tym stanie? Byłem gliniarzem. Wiesz, ile razy jechałem na kacu? Dam radę. Przeproś ode mnie, Joss, że tak się zwinęliśmy z kolacji. Za zażeganie ubikacji też? Kurwa. Pozdrów Randy'ego. Jasne. Do zobaczenia, Vi.
Razem wi. Rozczarowany? Kurwa, wybacz. Nie do końca wiem, jak ten wasz cyrk działa. To proste. Wyobraź sobie, że Johnny jest tylko pasażerem. Jak go znam, to pewnie w dodatku na kapę. Ale kierownicę trzymam ja. I wolałbym, żeby tak już pozostało. Jarze. Nie no, spoko. Ty też się nadasz. Masz jakąś sprawę, Kerry? Robotę. Chyba w takim razie idealną dla ciebie. Ruch Grey i Malagra, bądź tam nad ranem. Pogadamy. W porządku.
to ekstremizm!
sobą! Dalej!
odpowiedzi na te oraz podobne pytania znajdziecie na otwartej niedawno stronie internetowej. Wejdźcie w link wyświetlony poniżej i zakochajcie się w Night City na nowo. To już wszystko w tym wydaniu. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Idę na niego! Hakuję!